Witam. Dzisiaj wam jeszcze przedstawię jednego bossa, skaczącego jak żabka, chociaż niezbyt wygląda na żabkę. Z początku trudno mi było go zblokować, bo powiem wam, że Wise'a lubi odpychać. Zresztą jak sami zobaczycie, silny jakiś tam za bardzo nie jest, ale powiem wam, że dosyć pomysłowe ruchy mu wymyślili, bo tak naprawdę, nie wiem, widzieliście tutaj generałów haków, to ja się tak zastanawiam, kurczę, czyli gdzieś jest, musi być Piotruś Pan jako boss. Jeśli hak, to tylko jest, wiecie, mobek. Filmy trochę dłuższe niż poprzednie. Powiem tak, boss niestety musiał mnie wepchnąć w ścianę, żeby dopiero zacząć go bić, tak naprawdę, wiecie, bez żadnego owijania w bawełnę. Ktoś przede mną musiał coś tutaj bić, bo leżały sobie yangi. I zauważyłem, że to jest chyba jedyny z bossów, który po prostu robi jakieś tam straszne akrobacje. Taniec na główce, na rękach się obraca. No super, jeśli wiecie, ktoś breakdance musiał zatańczyć przy nim, tak? To się musiał ktoś nam wygimnastykować. A nie tylko trochę pomiotał ręką i tyle. Bo tak, żeby było, wiecie, to jest taka zasada tworzenia gier, że to nie jest to, że oni wpisują jakiś kod i już macie ruch. To musi tam człowiek najpierw trochę poskakać. Nieraz, jak widzicie, nie wiem, tworzenie filmów na green screenie, to ta sama zasada występuje z grami. Tutaj naprawdę ktoś się musiał na tym mobie wygimnastykować. Ciekawe kto. No, jak tutaj widzicie, udało mi się go zablokować. Ale niestety dalej będzie swoje wygibasy odprawiał. No i tak mi się wydaje, że to są 3 DMG podczas jednego tego. I powiem wam, że bardzo dobrze, że się zblokowałem, bo na marmurach w ogóle nie mogą dosięgnąć moba, a ja jestem w ścianie. Takie po prostu, wiecie, takie ni to dobrze, ni to źle, bo tak naprawdę potem będzie problem z dropem, jak sami zauważycie, żeby go podnieść. Ale da radę się wszystko podnieść, szkatę i tak dalej. No, udało mu się mnie zabić. Ale no, jak sami widzicie, tańczy po prostu na łapach. No i lecimy dalej. No. Dla mnie super, boss po prostu skille ma genialne. Może nie wygląd genialny, ale po prostu ktoś się musiał na tym napracować, jeszcze raz to powtórzę. Się tak zastanawiam, czy na przykład jeśli zabiłoby się go na poli, nie byłoby szybciej, ale pewnie by nieźle odrzucał. Jeśli każdy ten wirek odrzuca, to chyba jednak z konika o wiele szybciej. No jak sami widzicie, każdy boss jest pokazany, ile hitów praktycznie potrafi zadać. Ten też potrafi zabić na skilla i on ma dosyć często te skille. Tak naprawdę ten cooldown jest no szybciutki. No kurczę, to tak zróbcie, tak? Na jednej ręce. Dobra, no to już teraz takie końcówka bicia tak naprawdę. Go już chyba deda nie będzie. Bo się przygotowałem już tymi. O, sorry, jeszcze jeden dead będzie jednak chyba. Powiedzcie mi, ile bossów naliczyliście na każdej z map i ile metrów? Bo ja naliczyłem ich tam kilka i tak się zastanawiam, czy w ogóle wszystkie już nagrałem. Bo dzisiaj na przykład znalazłem jeszcze jednego bossa. Tam gdzie jest, to się chyba baj nazywa, ta przystań, tak? To tam znalazłem jednego bossa jeszcze. I tą żabkę właśnie, ale tą żabkę to już widziałem wcześniej, tylko po prostu nie miałem ją jak zbić, bo cały czas ktoś ją tam klepał, a dzisiaj rano było wszystko ładnie, pięknie. Więc ją sam sobie zbiłem. No jak widzicie, drop bardzo ładny. Tylko teraz jakbym nie miał już pełnego dropu spamionego, zarzuconego, to by było super. To bym wszystko, wiecie, naraz sobie pozbierał. No ale niestety taki drop jest, tak? Ja myślę, że na PL-u to będzie po prostu super drop, jak będzie tak samo wszystko leciało. Bo tak naprawdę będzie sklep za sklepem stał. Ze stalkami i tak dalej. No jak już tutaj widzicie, ja muszę teraz zrobić relog, bo tak naprawdę nie pozbieram szkaty.
A to chciałem wam pokazać, co z nią w ogóle z niej dropi. Więc tutaj będzie szybki relok i od razu będzie otwieranie szkaty, żeby no, po prostu nie marudzić tutaj za długo. No i ze szkaty to co zawsze. I co tu dużo mówić. Okej, to by było na tyle. Do zobaczenia.